Na spotkanie przybyli m.in. znani trenerzy Rafał Ulatowski czy Łukasz Becella. Nie zabrakło także dyrektora sportowego Śląska Wrocław Ryszarda Paluszka. Profesor Freiwald podkreślał, że dla niego przyjazd do Polski jest równie istotny, co dla naszych szkoleniowców. Profesor jest bardzo wdzięczny za to, że został tutaj zaproszony na ten wykład. Dla niego również jest ten wykład bardzo ważny, nie tylko dla Akademii Wychowania Fizycznego. I to nie jest tak, że profesor wie więcej, a ktoś mniej, czy odwrotnie. Polska ma ogromną szansę na skok w futbolu. Wszystko za sprawą przyznania nam organizacji Mistrzostw Europy. Organizacja Mistrzostw Europy w Polsce i na Ukrainie to jest element, który spowodował, że powstała kompletna nowa infrastruktura i baza treningowa. I chodzi o to teraz, żeby tą bazę, nowoczesną bazę treningową w rozsądny sposób korzystać. Spotkanie zorganizował Jan Chmura, dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego AWF. Według niego wykład Freiwalda przydałby się wszystkim, którzy są piłkarskimi trenerami. Szkoda, że na dzisiejszym wykładzie nie było trenera selekcjonera. Zdaję sobie sprawę, jak ma ogromne obowiązki w dniu dzisiejszym, ale myślę, że byłaby to kapitalna wręcz lekcja, nie tylko dla trenera selekcjonera, ale także i dla trenerów z naszej ekstraklasy, ponieważ pan profesor Freiwald podzielił się najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi, które są wprowadzane w tej chwili w klubach zachodnich, a zwłaszcza w lidze niemieckiej Bundeslidze. Futbol się zmienia. To było tematem wykładu Freiwalda, który pracuje zarówno w klubie Bundesligi, jak i kieruje Instytutem Sportu na Uniwersytecie w Wuppertalu. Ogromna zmiana, jeśli chodzi o intensywność wysiłków, bardzo głębokie podkreślenie acykliczności piłki nożnej i dostosowanie obciążeń do możliwości wysiłkowych każdego zawodnika. To jest światowy trend, który pokazuje, w jakim kierunku powinna się zmienić technologia treningowa i na czym ta zmiana po prostu powinna wyglądać. Spotkanie na Akademii Wychowania Fizycznego odbyło się w ramach cyklu Złote Wykłady.